Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Poznaliśmy walkę wieczoru Galika SW70, walkę, którą będzie właśnie starcie Mariusza Pudzianowskiego z Michałem Materlą. Jest to starcie, które dla wielu kibiców będzie spełnieniem marzeń, dla innych znów pojedynkiem, który mógłby się nigdy nie wydarzyć. Więc na pewno to starcie będzie polaryzować kibiców, będzie się na pewno o tej walce mówiło, więc na pewno jeśli chodzi o zainteresowanie, to będzie ono naprawdę bardzo duże. No i w obliczu dzisiejszego MMA, gdzie no dużo więcej jest tych gal freakowych, gdzie nie tylko kibice, ale też wszystkie portale prześcigają się w omawianiu tego, co dzieje się na tych wydarzeniach, no będzie to jakaś odskocznia. Dzięki temu pojedynkowi KSW na pewno będzie w stanie bardzo mocno o sobie przypomnieć, no i zwrócić uwagę kibiców właśnie na swoje wydarzenie, więc jest to coś, czego KSW na pewno teraz potrzebowało. I ja to rozumiem, natomiast mnie takie super fajty bolą, szczególnie kiedy ingerujemy tak bardzo mocno w te rankingi, które też, no pamiętajmy, że nie tak dawno powstały. I oczywiście Pudzian to raczej nie jest postać, która będzie walczyć o pas, ale myślę, że sprawdzenie się z kimś z tego top 5 to byłaby fajna weryfikacja jego ostatnich kroków w MMA. Natomiast w przypadku Materli myślę, że walka o pas to niekoniecznie musi być zamknięta historia, więc na pewno fajnie, gdyby no powoli budował swoją pozycję, wygrywał, sprawdzał się z rywalami na swoim poziomie, no bo nie ukrywajmy, starcie z Pudzianem no niekoniecznie musi być trudną walką. Oczywiście jest tutaj różnica dwóch kategorii wagowych, która kłuje w oczy przede wszystkim tych, którzy bardzo mocno przykładają uwagę do tych walk rankingowych, bo po prostu jest to walka no niepoprawna wagowo, a no wątpię, że tutaj Materla po zwycięstwie z Pudzianem będzie chciał walczyć o pas z Defrisem, a samo zwycięstwo z Materlą w tej ciężkiej no też niewiele znaczy, bo Michał po prostu w tej wadze nie walczy, ale na pewno fakt, że Materla na roztrenowaniu waży w okolicach 100 kg, no to jest jakieś delikatne pocieszenie, tylko też no porównanie tych 100 kg do 117 Mariusza, to jest ogromna różnica wagi, no sami wiecie, jaka afera jest zawsze o 100 czy 200 gram w piórkowej, a tutaj od tak zapominamy o jakiejś logice i liczy się tylko show. Kosztem tak naprawdę Michała, bo jakby nie patrzeć, Mariusz no przyzwyczaił nas do tego, że raz walczy sportową walkę, raz freak fight, to też mi się nie za bardzo podoba, no ale jakby w przypadku Pudziana no jest to gdzieś już wpisane w tą jego karierę, natomiast Materla jest zawodnikiem, który ciągle ma wielkie aspiracje, a taka walka, no jakby nie patrzeć sportowo, będzie go cofać, no chyba że faktycznie w tej ciężkiej będzie chciał zostać i będzie to jakiś krok do przodu w przypadku zwycięstwa. No ale Materla tutaj na pewno też jest zawodnikiem, który myślę w tych okolicach 90-88 kg czuje się najlepiej, kiedy nie ma za dużej wagi, ale też kiedy nie jest wykończony robieniem tych kilogramów, więc myślę, że na pewno będzie w tej ciężkiej czuł się lepiej niż na przykład w 84, ale myślę, że zdecydowanie lepiej, jeśli już jakiś super fight miałby robić, to raczej powinna być to waga półciężka, która jest bliższa jego warunkom fizycznym, ale też te super fighty zazwyczaj pokazują, że kilka kilogramów więcej jest po prostu niepotrzebnym balastem, który i tak w żaden sposób nie jest w stanie pomóc w walce z dużo cięższym rywalem, który walczy też w swojej kategorii wagowej, a jeśli chodzi o aspekt siły, no to ciężko będzie po prostu z Pudzianem się przepychać, nawet jeśli Materla będzie ważył więcej. A też pamiętajmy, że Materla to nie jest Bombardier, to nie jest Juraz, który jest stricte zawodnikiem stójkowym i który też trenuje jak trenuje, tylko też tak patrząc właśnie na tych wszystkich rywali Mariusza, to Materla będzie jego największym sportowym wyzwaniem. Michał nie tylko stoczył o 15 walk więcej, ale też w czasie, kiedy Mariusz debiutował, zaczynał uczyć się MMA, Michał miał za sobą kilkanaście walk, walczył poza granicami i co najważniejsze, największą piętą achillesową Pudziana jest parter.
poddania. Mariusz tego po prostu nie lubi, a co za tym idzie, pomija to w swoich przygotowaniach. Nawet jeśli teraz będzie trenował obrony, będzie, no jednak przyłoży się do tego parteru, to na takiego weterana, na takiego zawodnika, który no w tym się specjalizuje, to jednak myślę, będzie za mało. Niby siła techniki się nie boi, ale Mariusz boi się tych technik, co było widać na przykład w walce z Różalem, kiedy po prostu spanikował i oddał walkę, więc moim zdaniem ten styl walki, który Mariusz nam pokazuje, czyli te obalanie, dążenie do ubicia rywala w parterze, to oczywiście styl, który daje mu zwycięstwo i Mariusz faktycznie bardzo fajnie potrafi się tym posługiwać, ale w starciu z rywalem tak doświadczonym, z rywalem, który po prostu taką próbę obalenia może wykorzystać do zapięcia gilotyny, w czym Materla się specjalizuje, to jednak styl, którego trzeba będzie się wystrzegać albo korzystać z niego z głową. I tutaj no może być naprawdę bardzo ciężko. I pamiętamy, że na przykład Erko Juna Mariusz wrzucił na siebie i o ile wtedy walczył z rywalem bardzo niedoświadczonym, to Materla takich okazji nie marnuje, tylko przechodzi do krucyfiksa. Na pewno Mariusz w ostatnich latach w starciu z Jean Silvą czy na przykład Erko Junem, no przypominał troszeczkę Michała, bo był w stanie dużo przyjąć, pokazał serce do walki, potrafił wytrwać cały dystans i jednak no wygrać dzięki właśnie obaleniom. I o ile w parterze Mariusz no nie będzie miał za wiele do powiedzenia, tak naprawdę ja go tam nie widzę, to jednak w stójce może to wyglądać bardzo ciekawie, bo obaj potrafią przyjąć, obaj też są bardzo otwarci, więc nie trudno zadać im cios, a co najważniejsze, no dzieli ich tutaj bardzo wiele kilogramów, więc na pewno po stronie Michała będzie szybkość. Mariusz ostatnio popisał się nokautem, więc być może poczuje się w tej stójce pewniej, a szczególnie na początku walki te ciosy Pudziana będą ważyć bardzo dużo, więc myślę, że ta walka, jeśli potoczy się w stójce, to może być różnie i tutaj na pewno Mariusza nie skreślam. Natomiast nawet jeśli tutaj pojawiają się głosy, że Materla już nie jest tym zawodnikiem co kiedyś, to patrząc choćby na Aleksyja Olejnika, można stracić szybkość, można stracić odporność, ale umiejętności parterowych z dnia na dzień się nie traci. I ten parter zawsze jest tym największym atutem Michała. Nawet jeśli padał na deski, był knockdownowany, było blisko porażki, to był w stanie się tym parterem właśnie wyratować i zwyciężyć pojedynek przed czasem, więc tutaj na pewno Michała nie można lekceważyć. Oczywiście jeśli Mariusz się postara, to może w tym parterze postawić opór, ale tak jak mówię, fakt, że nie jest fanem grapplingu, fakt, że w tych walkach z Różalem i Bedorfem spalał się psychicznie, daje taki sygnał, że w walce z Materlą, który w tym parterze jest jeszcze groźniejszy, a który przede wszystkim jest o wiele młodszy od Mariusza, no nie będzie wcale łatwiej. To też nie jest tak, że ja tutaj Mariusza nie doceniam. Mariusz na pewno zawsze blisko tego topu był, ale jak sam mówił, jest za dobry dla słabych, za słaby dla dobrych. Więc myślę, że można się tutaj z nim zgodzić po tym, co pokazywał w swoich walkach, ale ja na pewno jestem tego zdania, że stać go było na zdecydowanie więcej. Ja nie mówię, że był tutaj materiałem na mistrza UFC, ale na pewno dało się to rozegrać lepiej. No i fakt, że gonił Bedorfa, był o krok od walki o pas, to było potwierdzenie jego mega progresu, ale na pewno fakt, że Mariusz w kilku walkach popełniał głupie błędy, oddawał zwycięstwa mimo że walki prowadził, to była wina przede wszystkim pomijania tego grapplingu, gdzie naprzemiennie był w stanie przegrać Kimurą, potem bardzo dobrze wiedział, jak się przed nią bronić, a następnie to wszystko zapominał i ponownie przegrywał przez tą technikę. Więc Mariusz na pewno był bardzo nierówny i w momencie, kiedy kibice w niego wierzyli, to Pudzian przegrywał w bardzo słabym stylu, a kiedy kibice go skreślali, bądź nie spodziewali się niczego spektakularnego, to pokazywał się niezwykle dobrze. Więc na pewno był i jest zawodnikiem, którego bardziej motywowały porażki niż zwycięstwa. Trudne walki po łatwych wygranych nie były nigdy udane, a to sprawiało, że pewnego poziomu nie przekroczył, a myślę, że stać go było na to, aby w 2015 roku zdobyć pas KSW.
Dzisiaj Pudzian rzuca się na Materlę, na zawodnika dużo lżejszego, rywala, który jest na poziomie, na którym Mariusz nigdy nie był. I myślę, że z tego powodu jest to najtrudniejsza walka w jego karierze, walka, którą oczywiście można przegrać, ale wygrać na niej można też bardzo wiele. Natomiast dla Michała ten pojedynek jest przede wszystkim szansą na to, aby odbudować się w oczach kibiców, którzy w niego zwątpili. Pokonanie Pudziana, nawet jeśli niekoniecznie sportowo, to medialnie będzie bardzo głośne, no i sprawi, że nazwisko Michała znów będzie budziło emocje, a jeśli spojrzeć na wiek tych zawodników, to ile każda kolejna walka Pudziana może być jego ostatnią, to Michał może jeszcze kilka lat powalczyć i na pewno taki boost w postaci zwycięstwa z Mariuszem, zostanie jego pogromcą, może pozwolić mu nie tylko sprowadzać więcej kibiców na swoje walki, zarabiać więcej przy okazji nowego kontraktu, ale też zapewniać mu te walki, których będzie chciał, a co najważniejsze, jest to też okazja dla Michała, aby ciut wyhamować, bo w ostatnich latach był rzucany na bardzo mocnych rywali, z którymi nie miał szans wygrać, albo były to też walki, do których wychodził z kontuzjami, więc no dla tego zawodnika jest to taka miła odmiana, choć tak jak mówiłem na początku, być może ciekawszym pomysłem, przede wszystkim ze strony sportowego punktu widzenia, byłoby zestawienie tych zawodników w swoich kategoriach wagowych z rywalami, którzy no pasowaliby też rankingowo. Na pewno to zestawienie zrobi dużo dobrego, jeśli chodzi o promocję tej gali, promocję KSW i samego Michała, ale nie wiem, czy patrząc trochę dalej, ten pojedynek nie zniechęci Pudziana do dalszych walk, a jednak jest to największa gwiazda KSW, która od lat bez przerwy ciągnie KSW, więc jakby nie patrzeć, jest bardzo potrzebna i kolejne zwycięstwo przedłuża jego fajterskie życie, a porażka może to wszystko zakończyć, więc będąc włodarzem jednak może niekoniecznie szukałbym mu łatwych rywali, co po prostu przeciwników doświadczonych, z fajnym nazwiskiem, ale jednak w podobnym wieku, aby po prostu było to wyrównane starcie, może nawet kosztem troszeczkę tej medialności, ale oczywiście doskonale ten zabieg marketingowy rozumiem. Na pewno wolałbym zobaczyć Mariusza z kimś, kto walczy w ciężkiej, ale na pewno walka Materla-Pudzian to pojedynek dużo bardziej wyrównany niż na przykład potencjalne starcie Pudziana z Mamedem. Ale mimo tego, że jest to super fight i teoretycznie zawsze więcej szans daje się temu cięższemu, to myślę, że jednak w tym przypadku Materla pójdzie w ślady Roberto Soldicza i będzie pracował nad tym, aby te statystyki na niekorzyść tych lżejszych troszeczkę odbudować. Więc dla mnie tutaj bardzo dużym faworytem jest Michał Materla. Ale jestem ciekaw waszych odczuć, waszych opinii odnośnie tego zestawienia, bo na pewno każdy widzi to inaczej. Komentarze do waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i oczywiście standardowo zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Trupiciel. Trzymajcie się!